Witam Państwa serdecznie. Tak jak zwykle ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Naszym gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Dariusz Adamczyk, autor sławnej już książki, którą sprzedajemy od dłuższego czasu, Srebro i władza, trybuty i handel dalekosiężny, a kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę dyskusje, które się toczą na naszym blogowisku od dłuższego czasu, dyskusje, które są tak naprawdę moderowane przez Szymona Modzelewskiego, który pisze o tych sprawach archeologicznych, no to jest pozycja kluczowa, która nam wręcz spadła z nieba. Ale ja rozmowę z panem Dariuszem zacznę od czego innego. Mamy pewną wizję początków państwa polskiego. Ona jest z gruntu fałszywa, prawda? Z gruntu fałszywa. I to jest tutaj napisane, moim zdaniem, w tej pana książce, dlatego że przedstawia nam się początki państwa polskiego jako jakąś, ja wiem, kolonizację obszaru zalesionego, tak z grubsza rzecz można to ująć. Natomiast pan napisał książkę o, jak pan to pięknie ujął w tytułach, o strumieniach srebra. Prawda? Strumieniach srebra. Jeżeli są strumienie srebra, to one nie wpadają do lasu. One wpadają do ośrodków zurbanizowanych. Więc jak naprawdę wyglądały początki państwa polskiego według pana? Znaczy, wie pan co, po pierwsze, no jest to może nad wyrost powiedziane, że te strumienie srebra przypływały, napływały na obszary, które były zurbanizowane. To był raczej, pod urbanizacją rozumiemy, powiedzmy, rozwój miast, no, które na jakichś obszarach ma miejsce. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z osadami, grodami, grodziskami, niekiedy rozrzuconymi dziesiątki, setki kilometrów oddalonych od siebie, do których trzeba było docierać. No, jako takich szlaków handlowych nie było, dróg jako takich nie było, częściowo przez bagna, rzeki, obszary bardzo ciężkie, że tak powiem, do przebycia, także tym bardziej wskazuje to na to, że jednak była motywacja i po stronie nie tyle producentów, ale eksporterów, jak i po stronie importerów. No i tutaj zazębia się cała historia właśnie powstania państwa, jak państwo, państwo to jest też pojęcie, które w nauce ma różne konotacje, ale powstania tego, o czym mówimy, powiedzmy tej pierwszej monarchii piastowskiej, oczywiście sąsiednich obszarów. I to faktycznie, tak pan słusznie stwierdził, w literaturze, jak się zobaczy podręczniki, ja nie mówię, jak ja jeszcze się uczyłem, ale w tej chwili, no to jest, wszystko się gromadzi wokół roku 966. No jest to taka historia, że tak powiem, dla grzecznych dzieci. No tak. I faktycznie, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym przepisał dużą część podręczników, no bo w tej chwili nie da się już wyjaśnić procesów, nazwijmy je państwotwórczymi, bez państwotwórczych, bez właśnie całej cyrkulacji, napływu, redystrybucji właśnie srebra, nie, najpierw arabskiego, a później też płynącego z zachodu. Ponieważ to jest tak, że i zawsze tak było, że kto ma pieniądz, ten rządzi, prawda? No więc jeżeli mamy taką sytuację, że Europa Środkowa jest zalewana arabskim pieniądzem, który jest emitowany, zaraz powiemy w jakich miejscach, to znaczy, że emitenci tego pieniądza mają realną władzę, prawda? W jakiej sprawie oni się z tym pieniądzem pojawiają na obszarach zarządzanych przez piastów? Wie pan co, sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ pieniądze produkowali, no dzisiaj byśmy powiedzieli, no, zresztą wtedy to dotyczy także czasów IX-X wieku, to byli Arabowie i oni tak na dobrą sprawę nawet nie wiedzieli, gdzie ostatecznie te dirhemy wylądują, no bo oni raczej aktywni byli wprawdzie, no ale to dotyczyło przede wszystkim obszarów dzisiejszej Ukrainy, Rosji. Oni mamy, albo przynajmniej nie mamy świadectw źródłowych, które by wyraźnie na to wskazywały, że oni podróżowali bardzo daleko na północ i na wschód. Jest jedna wzmianka źródłowa, ale może o niej później. Także tu mamy całą grupę różnych kupców, ale to nie tylko są kupcy, to są kacykowie, wodzowie, pośrednicy, handlarze, to jest cała grupa ludzi, to nie są tylko kupcy, tym bardziej, że w pojęcie kupiec w owych czasach jest trochę inne od dzisiejszego, to co dzisiaj sobie pod tym wyobrażamy.
I są różne grupy ludności, różni pośrednicy, różne sieci, ja to tak nazywam w nowej książce, słusznie, właśnie będzie o tym, różne sieci dystrybucji, redystrybucji tego kruszca. I to są różne metody, to jest forma handlu, to jest rabunek, to jest po prostu wymuszenie, to są trybuty, to są daniny, jest cała gama różnych metod, jak to srebro się poruszało. I to jest według mnie nowy aspekt w badaniach historycznych, bo do tej pory to był taki obraz, no niech to nazwę tak rzeczy po imieniu, infantylny. Idzie kupiec, bierze te srebro i sobie tak podróżuje, idzie kupuje. Sobie i na wielbłądzie podróżuje, czy tam łodziami, idzie z miejscem. A to jest obraz no, zbyt uproszczony, nie mamy tu. Owszem, były duże ośrodki handlowe jak Praga, właśnie to jest to jedno źródło żydowskiego kupca Ibrahima Ibn Jakuba, który to opisuje. No, ale to są raczej wyjątkowe rzeczy. To były różne grupy, przez które ręce, że tak powiem, srebro trafiało. Także innymi słowy mówiąc, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że kupiec arabski, załóżmy z Buchary, z Samarkandy czy z Bagdadu, wylądował w Gnieźnie czy w Gieczu i tam operował tym srebrem, tylko to już byli pośrednicy różnej maści. No, no tak, ale jak ja słucham tego pańskiego opisu, to mam takie wrażenie, że w IX, X, XI wieku sytuacja wyglądała bardzo podobnie do tej, którą mamy dzisiaj, tylko że struktura dystrybucji pieniądza i struktura handlu nie była przykryta propagandą. Wszystko było na wierzchu i wszystko było widać, jak to wygląda, bo dzisiaj jest dokładnie tak samo. Są trybuty i te inne rzeczy, a kupcy są tylko jednym z elementów w obiegu pieniądza. Tylko że mamy to przykryte jakąś gawędą, jakąś hagadą, która ma ten stan ukryć. Natomiast no, wtedy nikomu na tym nie zależało i sprawy wyglądały tak jak chyba rzeczywiście, no tak jak były, tak jak i wyglądają dzisiaj, tylko że nie są schowane za żadnym parawanem. No jasne jest, że przy stanie transportu, jaki był wtedy, Arabowie nie mogli ekspandować razem ze swoim pieniądzem, ale emitowali ten pieniądz, wysyłali go, pozyskiwali za ten pieniądz. No i kontrolowali rzecz najważniejszą, czyli wydobycie kruszcu. Tak jest, tak jest. Największe kopalnie srebra tak zwanego Starego Świata do około roku 1450-1500, kiedy zaczęto wydobywać srebro na większą skalę na Słowacji, a właściwie później w Nowym Świecie, czyli w Boliwii, w Meksyku od lat 50. XVI wieku, to były obszary znajdujące się pod kontrolą Arabów, głównie w Afganistanie, częściowo w dzisiejszym Uzbekistanie. I oni kontrolując te pokłady srebra, to była dynastia Samanidów, która w X wieku zrobiła faktycznie karierę, no mieli środek do tego, żeby pozyskiwać te towary, które chcieli. No a tymi towarami, to wynika z wielu źródeł, właśnie arabskich, ale nie tylko, to byli głównie niewolnicy i futra. Były jeszcze pomniejsze wosk, miód i tak dalej, ale głównie o to chodziło. Z obszarów Europy Wschodniej, Środkowej, bo natomiast mamy źródła arabskie, które mówią o tym, że na przykład z Prowansji czy z północnych Włoch sprowadzano drzewo. Niewolników i drzewo. Także tu jest sytuacja, nie? Arabowie byli bardzo wszechstronni, mieli no, jak na owe czasy dobrze rozwiniętą cywilizację w sensie ekonomicznym. No i technologicznym chyba też. Tak jest, oczywiście. Wprawdzie to część tych osiągnięć cywilizacyjnych to nie była kwestia samych, że tak powiem, arabskich wynalazków, tylko oni odziedziczyli. Tak, zresztą wszystkie cywilizacje funkcjonują, one nie są endogeniczne, nie powstają, że tak powiem, dlatego, że jeden genialny człowiek się znalazł, tylko są zlepkami różnych kultur, dziedziczą. Pomysłów, idei, dziedziczą, przekazują dalej, przejmują coś odrzucają i tak dalej. I niewolnicy byli potrzebni to po prostu do obsługi systemu, bardziej technologicznie zaawansowanego świata. No, skóry i te inne rzeczy no, jako towary też niezbędne, prawda? A być może do wymiany dalszej, prawda? Jeszcze z kimś. Ale czy można powiedzieć, że świat arabski penetrował północ, no przez, tutaj mamy do roku 1100, ale pewnie i dalej, prawda? Jakby to powiedzieć, konkurencja w dostępie do srebra była przyczyną, dostępie do kopalni srebra była przyczyną powolnego upadku świata arabskiego? Czy to było tak, że
Arabowie przestali być jedynymi, znaczy no, może nie jedynymi, ale dominującymi emitentami srebrnych pieniędzy i to przypieczętowało ich koniec i całego świata islamskiego i jego degradację. To sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że faktycznie to srebro przestaje generalnie napływać na początku XI wieku na obszary dzisiejszej Rosji, trochę później, to jest tam lata powiedzmy 20. XI wieku do Polski, około roku 1000, trochę przed tym. Generalnie do Skandynawii jeszcze wcześniej. I to jest faktycznie, w nauce istnieją dwie szkoły myślenia o tej kwestii. Jedna szkoła mówi o tym, że po prostu zabrakło faktycznie przy tamtejszych technologicznych możliwościach metod, żeby wydobywać dalej kruszec, no i po prostu skupiono się na własnym obszarze, tym arabskim, w cywilizacji arabskiej, gdzie tam srebro dalej funkcjonowało w formie monety. No a druga szkoła mówi, że było bardzo dużo srebra i nawet podaje przykłady, no jest taki angielski historyk, który mówi o tym, że był taki władca tureckiego pochodzenia, ale też z tego świata arabskiego, z dynastii Gaznawidów, Mahmud z Gazny, który splądrował w Indiach, są podane przykłady, one źródłowo jakoś się odzwierciedlają, miliony monet. No i ten człowiek argumentuje, no to jeśli te monety w takich ilościach nagrabiono, no to gdzie one trafiły? No ale to mi się wydaje jest mniej prawdopodobne, dlatego że w ogóle prawie mamy bardzo niewiele monet wybitych w Indiach, też w arabskim, na obszarach Europy Wschodniej. Ja myślę, że ten kryzys, bo faktycznie to jest ciekawy problem, ponieważ my generalnie i w Polsce, i w Niemczech, i w wielu innych krajach oduczyliśmy się myślenia historycznego. Myślimy, że tak, teraz jest, że powiedzmy jest dominujący Zachód, teraz może trochę zagrożony przez Chiny. No i tak było, jest i będzie. A to jest mylne pojęcie, ponieważ ta cywilizacja islamu kiedyś, no że tak powiem, no była dominowała zdecydowanie. Dominowała, ale jednak ta dominacja się skończyła. I niektórzy mówią właśnie, tak jak pan to przytoczył, że to był proces, który był związany nie tyle z wyczerpaniem się zasobów srebra, kruszcu, tylko po prostu z najazdami różnych ludów tureckich, koczowniczych do świata islamu, z czym ja się nie zgadzam, bo nawet Mongołowie praktycznie nie potrafili zniszczyć cywilizacji muzułmańskiej. No a z drugiej strony wydaje mi się, że to są procesy, których należy szukać dopiero w XIV, XV, XVI wieku, gdyż jak już tak mówimy w takim, że tak powiem, na takim poziomie metafizyczno-historycznym, to trzeba zwrócić uwagę, że Osmanowie jeszcze w XVI wieku dysponowali technologiami, które nie były gorsze od Europejczyków. Nie, no. Zdobyli Konstantynopol. Na przykład armaty, sprzęt. Także ta sytuacja jeszcze nie była rozstrzygnięta. Ona się rozstrzygnęła tak na dobrą sprawę w XVIII, a na pewno ostatecznie w XIX wieku, czyli z punktu widzenia czasu historycznego, no bardzo krótki okres. Także tu nie mamy powodów do... Ale jedna myśl mnie nurtuje. Jeżeli coś się wydarzyło w związku z dystrybucją srebra, z jego wydobyciem i pozyskiwaniem, czyli że już nie było powierzchniowych żył, ani tylko trzeba było zejść niżej, a nie było technologii, żeby to zrobić, bo się waliło, woda wychodziła albo coś. Czy jaki to ma związek z krucjatami? Czy czasem nie było tak, że to był dobrze wyczuty moment i taki przeanalizowany, że tam się mogło coś wydarzyć i skądś się wzięły pieniądze na to, żeby wreszcie Europa mogła się odbić od jakby to powiedzieć, tej dominacji arabskiej i Arabowie byli aktywni w Italii i w ogóle wszędzie na północnych wybrzeżach Morza Śródziemnego i przerzucić ten ciężar tych wszystkich najazdów, jakby sama wziąć aktywny udział w tym najeździe i po prostu odbić piłeczkę i wylądować po drugiej stronie. Czy to nie było tak, że te kłopoty finansowe albo odwrócenie się od rynku zewnętrznego świata arabskiego i skupienie się na tym wewnętrznym, kulturowo-finansowym rynku miało na to jakiś wpływ? Wie pan co, ja tu z krucjatami bym tego nie wiązał już z tego powodu, że krucjaty po pierwsze te klasyczne, bo ja nie mówię na przykład tam teraz o odbiciu Sycylii z rąk Arabów przez tak zwanych Normanów francuskich, to był proces, który gdzieś następuje około 100 lat, mniej więcej 100 lat później od tego, o którym ja tu mówię. I to jest po pierwsze, a po drugie, no pojęcie Europa jest zbyt ogólne, gdyż napływ arabskiego srebra dotyczył praktycznie
Europy Wschodniej, Środkowej i z małymi, że tak powiem, odpryskami Wysp Brytyjskich. Ale to nie dlatego, że Anglosasi czy Celtowie z Irlandii chcieli to srebro, tylko dlatego, że one należały do sieci redystrybucji wikińskich. I ponieważ oni byli aktywni w Irlandii, w Anglii, w Szkocji, to oni byli jednym z tych nośników srebra. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest kwestia już innych regionów Europy. Tu już przenosimy się do Europy Zachodniej, tu już mają przede wszystkim bardzo silną aktywność ludzi z północno-zachodniej Europy, czyli tak zwanej dzisiejszej Francji, Normandii, Flandrii, czyli już mamy geograficzne przesunięcie. I to wynika z innych kwestii. Z innych kwestii. Dobrze, czyli pasem transmisyjnym tego arabskiego srebra na północ są Wikingowie. Jednym z kluczowych. Nie tylko, ale jednym. Dobrze, a co z Żydami? Bo ktoś, nie pamiętam kto, wyciągnął taką informację, że te dirhemy srebrne miały jakieś kultowe znaczenie dla Żydów. Czy to jest prawda i czy coś pan o tym słyszał? Nie, to raczej jest, że tak powiem, bajka, ale z Żydami absolutnie się zgadza. Mamy generalnie, jak weźmiemy to bardzo generalnie, to mamy dwie osie redystrybucji tego srebra. Pierwsza, mniej czy bardziej ta wikińska, która idzie z południa na północ i później wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego na zachód, a druga to jest lądowa, wschód-zachód, to jest właśnie ta żydowska. No i tu są źródła, jest mowa o tak zwanych radanitach, kupcach żydowskich, ale mamy bardzo ciekawe informacje, na przykład to jest fascynująca sprawa, jak korespondencja listowna pomiędzy Żydem z arabskiej Hiszpanii a Haganem, czyli władcą Chazarów, Józefem z połowy X wieku. I to jest ciekawe, ponieważ żydowskie gminy były rozproszone praktycznie na całym obszarze od Prowansji al-Andalus, czyli arabskiej Hiszpanii na zachodzie, poprzez południowe Niemcy, północne Włochy, Węgry, Czechy. Nawet się mówi o Przemyślu tutaj w kontekście polskim, przynajmniej od początku XI wieku, aż właśnie po to państwa dopóki istniało. Ale jedno z najlepszych źródeł też do dziejów Polski właśnie pochodzi dzięki podróży takiego żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, które zostało opisane w dwóch wersjach, szczególnie ta jedna Al-Bekriego jest ciekawa, bo on w przeciwieństwie do kronikarzy zachodnich nie był zainteresowany politycznymi koligacjami, układami i tak dalej, tylko jego interesowała przede wszystkim ekonomia polityczna. I to jest znakomite źródło, bo nie tylko, że był w Pradze albo miał w miarę dobre informacje o Pradze, ale mówi o państwu, tak zwanym państwie Mieszka pierwszego. I on mówi następującą rzecz, że Mieszko ściągał daniny bądź trybuty w formie al-matakil al-marktia. To znaczy w języku arabskim to jest odznaka bądź złotej monety, dinara, których nie ma na obszarach Polski, albo jednostki wagowej, która była odpowiednikiem tej złotej monety, czyli 4,25 gramów złota. I to równie dobrze mogło być, to była jednostka wagowa, czyli mogła być też w formie siekanego srebra i tak dalej. Czyli dokładnie to, co znajdujemy na przykład w Wielkopolsce, tam gdzie Piastowie mieli swoją siedzibę. Czyli on praktycznie w jednym, w dwóch zdaniach genialnie pokazuje cały system ekonomii politycznej funkcjonowania kogoś takiego jak Mieszko. Co żadnemu kronikarzowi zachodniemu z tych czasów się nie udało, no bo tu dużo propagandy było niestety. No bo trzeba było ten system ukryć, a temu nie zależało. A jemu absolutnie zależało i on to pokazał genialnie, bo to oznacza tak, że on opłaca drużynę tych rzekomo 3000 wojów, nie wiadomo, to już tam z tymi liczbami to zmniejsza o to. Różnie mogło być. No właśnie, ale właśnie w tej formie tego siekanego srebra na wagę, które ściągał przednio też w formie trybutów, czyli ewentualnie część ludów sąsiadujących z Mieszkiem, czy jak go nie nazwać, po prostu dysponowała również srebrem, które on w tej formie ściągał jaką daninę. Czyli proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Dirhemy wybijane w Bucharze i w Samarkandzie, w dzisiejszym Uzbekistanie, są 6000 kilometrów dalej na zachód, po prostu elementem układów ekonomiczno-polityczno-kulturowych, które formują, doprowadzają do formowania państwa polskiego. I to jest naczelna teza tej książki. Jak tak? Dolary za komuny. Tylko wydaje mi się, że większe znaczenie, bo oni nie mieli własnego pieniądza. A tym bardziej, że ja bym poszedł jeszcze dalej. Znaczenie to polegało nie tyle na tym, że to był pieniądz, bo społeczeństwa były rudymentarnie, że tak powiem, rozwinięte na poziomie monetarnym. I to nie tyle był środek płatniczy, mógł
też nim być, ale nie tylko i wyłącznie, tylko był elementem komunikacji symbolicznej. Mhm. Władca pokazywał, mnie stać na to, ja mam ten pieniądz, ja go rozdaję, siekam, nie siekam. Mhm. I on w ten sposób zdobywał drużyników, klientów politycznych, wojowników. Tak funkcjonowały wszystkie systemy od Skandynawii po Ruś. To niezwykłe, bo ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że Arabowie kupowali te wszystkie potrzebne rzeczy, emitowali to srebro, które było tutaj przywożone w dużych ilościach, następnie małe, lokalne sieci skupione wokół tych ośrodków, nazwijmy to miejskich, grodzkich czy jakichś, dystrybuowały to srebro jeszcze raz między sobą. Tak, tak. A następnie na to przychodził Mieszko i ze srogą miną Pershinga z mafii pruszkowskiej zabierał im trochę. Tak. Mówił, jest. Możecie żyć, bo ja muszę tu swoim chłopakom zapłacić i oni was będą chronić. Przed kim? A to się jeszcze zobaczy. Tak to musiało wyglądać. Tak jest. To pan ujął bardzo dobrze. Tak mniej więcej te systemy funkcjonowały. Oczywiście to nie zmienia postaci rzeczy, że również taki Mieszko napadał, czy mógł napadać na innych i rabować ludzi, których sprzedawał w niewolę. Mamy, to jest archeologicznie nawet potwierdzone i to widać, jak takie systemy funkcjonowały, gdzie na przykład mamy w kilku miejscach centralnej Polski, mamy gród, taki większy i na przykład dwa grodziska mniejsze, które zostają spalone, że to było wszystko z drewna, spalone mogło być przez pożar, przez nieuwagę, no ale jeśli w wałach tego grodziska znajdują się groty strzał, których używali stepowcy, Rusowie, Skandynawowie i wiele innych, że tak powiem, ekspansywnych, ekspansywnych nacji czy etnii, to widać już wyraźnie, że no, ktoś z kimś współpracował, żeby na przykład ludzi, no za coś te dirhemy trzeba było nabywać. I mamy takie, mamy przy Łęczycy taką sytuację, no jest gród w Tumie koło Łęczycy, 10 kilometrów dalej gród w Czerchowie. No i właśnie mamy, czyli no, sąsiedzi. No tak. No sąsiedzi, no ale tu mamy spalony gród i mamy groty strzał, że tak powiem, w wale, czyli widać wyraźnie, że on był oblegany. To mamy w różnych miejscach Wielkopolsk. Nie było litości. No nie było litości i montowano zapewne prowokacje nieraz wielopiętrowe. Jeżeli ktoś potrzebował pieniędzy, to po prostu wmawiał komuś jakąś winę, jeżeli tamten nie umiał się odpowiednio do tego ustosunkować, no to niestety palono mu wszystko i zabierano. To straszny i okrutny świat. Bynajmniej nieromantyczny i nie pełen rycerskiej kultury jeszcze. Absolutnie. No ale widzi pan, z drugiej strony jest taka sytuacja, że sam Mieszko, bo niektórzy koledzy, no historycy wodzą założenia, Mieszko to już od lat 60. potężny władca i tak dalej. Ale jak zobaczymy pierwsze wzmianki źródłowo, te oprócz Ibrahima Jakuba, którego nie interesowały, on mówił o walkach z innymi, ale jego interesowała naprawdę głównie ekonomia polityczna. Skąd dusi kasę? Skąd i jak to funkcjonowało, z kim prowadzi handel, co sprzedaje, co dostaje i tak dalej. Ale na przykład najstarsze wzmianki, które pochodzą z zachodniego świata, kronikarze o imieniu Widukin z Korbei, one są dwie pierwsze wzmianki. To jest tak, wzmianka pod rokiem gdzieś około 963, około, bo to nie jest do końca pewne, i później 4 lata później. I co on mówi? Że Wolinianie bądź redarzy, czyli plemię wieleckie z obszarów Połabia, napadają na Mieszka. W jednym z takich napadów zabijają jego brata, zdobywają potężny okup, no i na pewno też w formie niewolników, to praktycznie to nie jest powiedziane dosłownie, no ale to było normalne w owych czasach. I uciekają. I 4 lata później to samo Woliniani, prowadzeni przez Banitę Saskiego o nazwie Wichman, to samo robią z Mieszkiem. Czyli to nie była, że tak powiem, jednostronna historia, tylko dwustronna. On równie dobrze mógł być ofiarą. No tak. Każdy, kto tylko miał okazję, to rabował, napadał, ile się dało, żeby uzyskać potrzebne dobra. I to żeby Rzymianie stać się, to nie jest po prostu teraz... nie należy to traktować w kategoriach etycznych i moralnych, zły człowiek i tak dalej, tylko to był fundament funkcjonowania takiego społeczeństwa, no bo on musiał klientów politycznych opłacić albo im pokazać, że on jest zdolny do udziału w grze ekonomicznej. Tak jest, inaczej to nie funkcjonowało.
Tak, właśnie. Teraz porozmawiajmy o depozytach, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ pan tutaj pisze o takim o magicznej roli depozytów, no i o praktycznej, ale mnie jeszcze nurtuje jedna rzecz, ponieważ mamy do czynienia z metalami szlachetnymi, tak, które się nie psują, to nie prawda. Rdzewieją i tak dalej, więc jak one były w jakiejś formie, w formie arabskich dirhemów czy jakichś innych, to one nie zniknęły, dalej gdzieś są, tylko nie wiemy, w co się przekształciły, prawda? Oczywiście. Czy czasem nie było tak, że te wszystkie depozyty, które znajduje się w ziemi, to była taka próba zachowania politycznego status quo. To znaczy, jeżeli zachowamy numizmaty, emisję z tym wizerunkiem, do którego się przyzwyczailiśmy, to ocalimy nasz świat, bo akurat zmieniają się okoliczności i ludzie kontrolujący kanały dystrybucji, ja wiem, Żydzi, Wikingowie, ktoś tam, mówią, chłopcy, dobrze, teraz będziemy mieli pieniążki podobne, ale z trochę gorszego srebra i z innym obrazkiem. Mhm. Czy to czasem nie było tak, że to była obrona przed tego rodzaju, jakby to powiedzieć, działaniami? O. No jest taka teza, która mówi o tym, że niektóre społeczeństwa, to raczej ona pochodzi z obszaru antropologii kulturowej niż numizmatyki i historii, no ale ona mówi o tym, że część społeczeństw no, musiała się chronić właśnie przed, no, czasy były niespokojne, no tak. Były zmiany, napady, wyprawy zbójeckie i tak dalej. No i część tych społeczeństw broniła się deponując, tezaurując srebro, zakupując srebro i nie odkopując, że to była forma po prostu ochrony wewnętrznej społeczeństwa przed wzmocnieniem, przed procesem stratyfikacji społecznej, że jedni mieli więcej, drudzy mieli coraz mniej, a trzeci jeszcze mieli więcej. No i to jest, i to coś jest na rzeczy i to nawet widać na obszarach Wielkopolski. Ja podam taki przykład. No jest taki skarb, który się nazywa Dzierżnica 2. To jest 2 kilometry od Gieczu, czyli jednego z najpotężniejszych grodów tej epoki mieszkowej, nazwijmy to tak. I w tym skarbie jest ponad 20 tysięcy różnych monet, głównie arabskich dirhemów, mnóstwo, około 800 ozdób. To jest też ważne, że srebro, dirhemy przetapiano na ozdoby, na biżuterię. I jaka to jest biżuteria? Tam są tak zwane kaptorgi, czyli takie, powiedzmy, no nie wiem, pojemniki do noszenia na szyi, gdzie wielu archeologów mówi, że one miały funkcje właśnie takie kultowo-magiczne, miały przed czymś chronić. Mamy zawieszki, mamy bransolety, mamy pierścienie, naszyjniki i tak dalej. I to często w bardzo posiekanej formie. Czyli to fakt, że ludzie tak po prostu siekali to srebro, to nie jest efekt elementów logiki ekonomicznej, bo po co siekać, co ktoś miał kupić jajko, czy to były autarkiczne, samowystarczające społeczeństwa pod względem ekonomicznym. To mogło wynikać właśnie no, z różnych powodów, no, ale też właśnie z takiego powodu, że teraz zakopujemy, niszczymy to, zachowujemy jakiś status quo, nie chcemy, żeby ktoś, no nie chcemy tym więcej operować. Także to by w tym kierunku mogło iść. No i mówię, jeśli tam mamy monety, które mają poniżej 1/10 grama, no to już jest absurd. Wszystkim racjonalnym i ekonomicznym teoriom to się po prostu wymyka. Czyli widać, że to mogła być nawet forma potlaczu. Czyli władca wychodził, mówił, no to ja wam teraz, ja jestem tutaj tym, którego stać na to. Ja utrzymuję więź, to jest właśnie ta komunikacja symboliczna wywodząca się z socjologii francuskiej, której nie jestem może największym zwolennikiem, ale w tym wypadku to zostało genialnie uchwycone. Ta komunikacja symboliczna, ja pokazuję drużynie, klientom politycznym, ludziom mnie otaczających, że po prostu mam, stać mnie na to. I też to niszczę i tak dalej, forma potlacz. No, potlacz różne według sławnej książki Marcela Mossa miał różne formy. Jedną formą było rozdawnictwo, ale jak już ktoś jeszcze na wyższy poziom chciał wejść, no to niszczył. No. No i to jest taka forma. I to by szło w tym kierunku, o którym pan mówił, bo to jednak ma funkcje też magiczno-polityczne. To nie jest tylko kwestia bezmyślności. Emisje tego srebra jest dużo. Ile tych skarbów jest w Polsce? Ale z jakimi monetami? Bo to arabskimi. Z arabskimi, to nie wiem, ja już nawet tego nie liczę, ale ja ostatni stan, gdzie ja się doliczyłem, to było 160, 170 i około 40 tysięcy dirhemów.
Ale jeśli doliczymy do tego, że ozdoby, sztabki srebrne, różnego jakieś druty srebrne, też w dużej mierze nie było innych wtedy źródeł srebra, były z dirhemów, no to trzeba tą liczbę oczywiście pomnożyć. A to jest tylko część tego, co my znaleźliśmy. A jeszcze leży. A nie wiadomo, ile leży. Po ponad 1200 latach została taka masa srebra. No, a rozumiem, że jest jeszcze ta jawna ilość, która jest nie do skontrolowania, no bo została przerobiona na coś innego, prawda? Została albo zepsuta poprzez domieszki, albo stezauryzowana gdzie indziej przez jakieś poważne organizacje, a następnie przebita w coś, albo jako kredyt weszła do obiegu. To jest, proszę Państwa, niezwykłe. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, szczerze mówiąc, i myślę, że no, dobrze by było, żeby te treści, które tutaj pan Dariusz Adamczyk umieścił w tej książce, znalazły swoje odbicie w literaturze popularnej. Być może ktoś się znajdzie, bo to jest podstawa zupełnie fantastyczna do skreślenia wizji świata wczesno-średniowiecznego na ziemiach współczesnej Polski i Europy Środkowej w ogóle, bo naprawdę nic tylko korzystać. Ale teraz będzie następna książka. O czym i co to za następna książka? Temat? No niestety z punktu widzenia polskiego wydawcy po niemiecku. To będzie książka o podobnym temacie, która ma się zająć konkretnie tym, o czym pan już pod koniec teraz wspomniał. Na ile pieniądz, arabskie monety i też inne niemieckie, też rodzime polskie emisje, na ile one funkcjonowały jako pieniądz, a na ile one funkcjonowały jako na przykład element komunikacji symbolicznej, kurczę, to fantastyczna fiskalna. Książka. I ta książka, bo już tam trochę napisałem, no ona wydaje mi się lepsza od tej. Ale to mi też się wydaje tak lepsza od tej. Ale to dlaczego pan po niemiecku ją pisze? No bo wie pan, ja mam grant, który jest w niemieckiej, płacony przez niemiecką organizację. Ja mam dwie możliwości, albo niemiecki, albo angielski. Ale może się uda znowu przetłumaczyć. No to byłoby fantastycznie. To ja się zgłaszam jako sprzedawca tego, dlatego że to są, proszę Państwa, szalenie potrzebne i ważne rzeczy, dlatego że one nam otwierają oczy na funkcjonowanie także trochę współczesnego świata i na zasady ekonomiczne, które są niezmienne. One mają pewien zakres, jakby to powiedzieć, funkcjonowania, no ale tutaj jak pan doktor nam powiedział, no wchodzi w to wszystko, od wymuszeń, począwszy na handlu, kończąc. Ale to jeszcze nie koniec, bo ja chciałem zapytać jeszcze, skoro to srebro arabskie wędrowało do Europy Środkowej i Wschodniej, skąd brała srebro Europa Zachodnia? To jest ciekawe pytanie, bo to nie jest do końca jasne, bo zależy kiedy. Faktycznie w Europie Zachodniej, w zależności od obszarów, istniały własne kopalnie, na przykład tak zwane Święte Cesarstwo Rzymskie, czyli to co mniej więcej Niemcy z niektórymi innymi. Burgundia, Niderlandy. Tak jest, północne Włochy i tak dalej. Oni około roku 968 odkryli własne pokłady srebra w Harcu. No i to jest ta następna fala, kiedy arabskie srebro przestało napływać, co z kolei zalewały obszary Polski, w ogóle całej tej strefy wschodnio-środkowo-europejsko-bałtyckiej. Właśnie niemieckie denary. Te jest jeszcze więcej, tylko że one są mniejsze i lżejsze. No i ich jest tak samo bardzo dużo i na przykład to były pokłady srebra. Z Anglią jest problem, bo Anglosasi mieli własne mennictwo, ale nie znaleziono mennic, które by pochodziły z tego okresu. Dopiero znane są z XII-XIII wieku. Na przykład, jak mówiąc o tych dwóch krajach. Ja słyszałem, że Anglicy pozyskiwali srebro z Kutnej Hory. Czy to prawda? Tak, ale to dopiero od końca XIII wieku. Aha. Tak jest, Kutna Hora to faktycznie to był stąd notabene potęga czeska w pierwszej połowie XIV wieku właśnie dzięki własnym pokładom srebra w Kutnej Horze, która obsługiwała praktycznie całą Europę. No, ale to jest inna historia. Mhm. To jest z kolei inna historia. To już historia. Jest później. Tak. No dobrze, a obszary Francji współczesnej i Iberii, czy tam były kopalnie? Tak, mają. Karolingowie wybijali stosunkowo dużo monet, czyli w IX wieku, jeszcze w X, no i mieli kopalnie srebra, no, gdzie stosunkowo tych monet jest, tylko że tam nie ma tyle skarbów. Także tu
trudno powiedzieć, no właśnie, ile tego było. Nie ma skarbów, a u nas są te skarby. No właśnie. Czyli to jest tak, że na terenie Europy Środkowej tych skarbów, tych depozytów jest więcej niż... Tak, jest więcej, aczkolwiek no my z Francji też znamy, ale na przykład z Niemiec mamy ich bardzo mało, ale dopiero mnożą się gdzieś od końca XI wieku, co jest związane też z kolei, nie chcę powiedzieć, z urbanizacją, to jest trochę tam przesadzone, no ale z pewnymi procesami, gdzie no, moneta żywiej cyrkuluje także na obszarze Rzeszy. Mniej skarbów, bo może sytuacja była stabilniejsza. Taka sugestia. Tak bo... jest, tak jest, tak niektórzy twierdzą. Tak niektórzy twierdzą. Zresztą notabene w świecie islamu no, trochę tych skarbów jest, no, ale zdecydowanie mniej niż na północ od świata islamu, ale mamy dużo monet pojedynczych. No, ale to też nie jest, czyli znalezisk, które nie są gromadnymi, tylko tam z osad, czy tam z portów i tak dalej. Dobrze, ja myślę, że na tym byśmy zakończyli. Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był doktor habilitowany Dariusz Adamczyk, autor książki Srebro i władza, Trybuty i handel dalekosiężny, kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100. Mam nadzieję, że pan Dariusz zaszczyci nas swoją obecnością na jednej z kolejnych konferencji. Myśmy się tu już umawiali, jeszcze nie wiemy, czy to będzie lato, czy to będzie jesień, ale wkrótce się dowiemy i opowie coś więcej, może o swojej nowej książce. Także ja już państwa serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ta nowa książka zostanie wydana w języku polskim, będziemy mieli okazję ją sprzedawać i że nasze tutaj dyskusje będą coraz to ciekawsze i coraz bardziej pogłębiane i unikniemy w ten sposób jakiejś takiej pułapki powierzchowności, w której znajdują się współczesne media. Bardzo panu dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję.